Cześć, tu Jerzy. Dziś odcinek plenerowy. Będę robił grzańca z takiego typowego grilla. Na początek narzędzia to jest koza, czyli urządzenie grzewcze. Ładujemy tu drewno. Drugim elementem jest kociołek o wątpliwej czystości, zaraz będę dopiero mył. Kochelka, żeby to wszystko wracać. Teraz tak, materiał wypełniający, czyli tu w przypadku jest nie nadający się do picia wino struskawko-miętowe, jakiś miodek, który też się nie nadaje do picia, o i ten miodek się akurat nadaje do picia. I teraz tak, dodatkowe surowce, czyli już cynamon w korze, goździki, frukty oraz czasem dodaję stewię, żeby było słodsze, ale zasadniczo słodzi się miodem. Stewia jest tylko na wypadek, kiedy już naprawdę będzie źle. Do tego sama końcówka, czyli rozlew. Rozlewam to zawsze do małych kubełków. Najlepiej jeszcze pół tego kubełka lać. Z bardzo prostego powodu. Ludziki biorą duże kubełki, to szybko stygnie. A potem jest problem, bo zimno się nie nadaje do picia. Surowców, których jeszcze nie ma, to jest piwo. No a piwo mają przyjeść koledzy, którzy tu dopiero przyjdą. Jak wygląda cała procedura? Ładujemy wino, miody, piwa, cokolwiek nam przyjdzie do głowy w grzańca. Dodajemy do tego trochę goździków, słownie 5 do 10. Do tego cynamon, do tego pomarańcze pokrojone w łódki, najlepiej ponacinane. One w tym momencie oddadzą swój smak, a tak naprawdę są najlepsze już frukty do po skończeniu grzańca. Wlewamy, podgrzewamy tak do granicy gdzieś 80 stopni, czyli jak już się wsadzamy palec do środka, już jest za gorące, to znaczy trzeba pić. W tym momencie nie wypijamy całego, wypijamy tylko jakieś 2/3 i do uzupełniamy. I tak cały czas smak będzie po prostu zmieniał się w trakcie dolewania. Nie jest za tym, co będziemy wlewali, czy to jest wino, czy to jest piwo, czy cokolwiek innego, nie ma znaczenia. Frukty plus miód plus goździki i przyprawy tak ładnie wyprostują smak, że to po prostu jest idealne w smaku. Dobra, piwo korzenne, domowej roboty. No i piwo z plastika. Niekorzenne. No dobra, to idzie miodek do grzańca. Piękny miodek. A zaraz po miodku idą pomarańczki. Sztuka. To nie po lubię, nie po lubię. Mówiłem, nie po lubię. Do tego goździki i cynamon. Su. I jeszcze pomarańczki. I jeszcze. Oleje się dokładnie tyle, żeby nie wystygł. A jak komuś brakuje, to... O, już się powoli ładnie przypieka. Tak. Dobra, co powiecie o grzańcu? Smakuje? Smakuje. Smakuje grzaniec? Bardzo smakuje. Aha, no dobrze. Tak. Idziesz na wędzarnię mały niedługo, wiesz o tym? Tak, wędzarnia. Dziewczyny, dlaczego grzańca wypiłyście? Coś do czego dokładamy, dolewamy. No dobra, i co? Jak to mówią, straty muszą być. Go! Starczy. Mogę zobaczyć, co to jest? To jest kamera? Tak. Jaka zajebista. Nie wiem, ale to jest końcowa zawartość naszego grzańca. Andrzeju, jaki smakuje grzaniec? Grzaniec? No. Oh mon dieu, so appetit. Jeżeli chodzi o gwiazdki Michelin, co najmniej, daję 4. Nie, ale przed czym? A podobno jedna to już jest dużo. A tutaj 4 gwiazdki Michelin jak nic. Poczekaj. To jest ciecz. To jest dodatek, super dodatek do grzańca. Tak, kochani. No, jedzie. Spójrzcie, kochani. Weź go tam. Najlepsze w grzańcu. Najlepszy w grzańcu. Tak, kochani, z witaminami, z naokoło. Nagrywa się? Piwo, toporek otwierane toporkiem.